tutaj w Johnny. Ostatnio słyszałem taki filmik, w którym koleś mówił, że na studia idą tylko debile i tak dalej, i tak dalej, że on sobie założy firmę, będzie zarabiał miliony i tak dalej, będzie bogaty. Natomiast moim zdaniem, ten koleś jest debilem. Bo po pierwsze, niektóre zawody są regulowane przepisami i po prostu trzeba mieć dyplom. Na przykład, żeby uczyć w szkole, to muszę mieć. Skończone studia w danym kierunku i do tego kurs pedagogiczny. Żeby być prawnikiem, to też trzeba skończyć studia prawnicze, skończyć aplikację i nie wiem, sam jeszcze jakieś praktyki. Tak samo lekarz, nie? A więc no, ten kawałek po prostu jest zdalny. Poza tym, moim zdaniem, właśnie firmy zakładają, na ogólnie ci trochę głupsi, może nie zawsze, ale przeważnie, dlatego że założenie firmy to jest duże ryzyko, to się często bierze kredyt po tą działalność i można już na samym początku strasznie wtopić, strasznie długi się wpakować no i ktoś kto ma trochę rozsądku niekoniecznie musi chcieć ryzykować a ktoś kto jest taki głupi właśnie, myśli że od razu będzie zarabiał miliony się wpakuje w to i albo mu się uda, albo mu się nie uda nie mówię, że tylko tacy zakładają firmy bo pewnie jest coś dużo osób, które jednak podchodzą do tego rzetelnie robią jakieś rozpoznanie rynku i tak dalej no wiecie zastanowią się dobrze, wszystko przemyślą i założą firmę, nie? ale nie wszyscy, a poza tym nie każdy też musi chcieć założyć firmę i pracować tam po 20 godzin na dobę, stresować się i tak dalej, martwić kiedy spłacić kredyty i tak dalej niektórzy chcą po prostu pracować 8 godzin na dobę resztę czasu spędzić z żoną, z dzieckiem nie martwić się tak. Poza tym, nawet jeśli wszystko się uda, na przykład, takiej osobie, która założy firmę i zarobi duże pieniądze, to duże pieniądze to nie tylko jest przyjemność, no ale to też jest pewne ryzyko, prawda? Narażamy się trochę, bo osoby takie zamożne <laughs> mogą się stać obiektem ataku, różnych złodziei, porywaczy i tak dalej. To też rodzina na tym może ucierpieć. Także na no moim zdaniem to nie jest tak, że to jest debilem, jak gdzie na studia. Nie każdy musi yy, chcieć od razu zarabiać duże pieniądze. Niektórzy idą na studia dlatego, że coś ich interesuje. Niektórzy po prostu nie wiedzą, co ze sobą mają zrobić. Chcą sobie dać trochę więcej czasu. Nie wiem, niektórzy może chcą się pobawić, chociaż moim zdaniem na studiach zabawa to jest. Yy, to chyba zależy od uczelni. Jak ma niski poziom, to może i można się jakś tam dużo bawić. Ale jeżeli ktoś wybierze uczelnię porządną, solidną, no to tam jest jednak dużo nauki i czasu prawie nie ma. Nie ma za dużo. No i to by było na tyle. Nie wiem, możecie powiedzieć, co Wy o tym myślicie. Pozdrawiam Was, cześć.